Siemanko, czyli witajcie ponownie. Witam Was ponownie 5 sierpnia, tylko już tym razem po godzinie 19. Jak możecie zauważyć, za mną brat już prasuje. W tym momencie owija belę i zaraz mu tam wyskoczy z prasy i będzie tu przejeżdżał. Wcześniej, tak jak już wspominałem, po zgrabieniu brat sprasował. Akurat prasowałem z nim tam na polu sąsiada, ale niestety nie chciałem nagrywać, gdyż mówię, zbyt szybko mu to zejdzie, no to nie bardzo będzie, żeby to nagrać. Dlatego też mówię, idealna pora na to, żeby nagrać to teraz na naszym kawałku. Akurat 4 hektary. No i co, duży kawałek, można jeździć, można opowiadać, można się nie zatrzymywać. Znaczy, zatrzymywać się trzeba, bo tutaj mamy belę za belą ze względu na to, że silna jest słoma, bo było silne zwoże, ale i też mamy trochę wilgotną słomę, dlatego to też skłania do tego, że mamy więcej tego materiału, nie jest taki suchy. A więc cóż, tak jak wspominałem na poprzednim vlogu, dzisiaj nieco Wam opowiemy o ciągniku marki Krystal, Krystal 160, o ciągniku, który byliśmy wczoraj oglądać. Opowiemy Wam trochę, jak po prostu wypadł pod naszym względem, jak on nas, można powiedzieć, zauroczył, bo naprawdę ciągnik fajny, ale kilka słów tutaj postaram się na jego temat opowiedzieć, przynajmniej tego, co widzieliśmy z oględzin i tego, co mamy akurat nasz ciągnik, czyli Zetor 12145, takie krótkie porównanie, gdyż praktycznie 160-kątne za dużo wersje też się nie różnią tylko kilkoma detalami, a Krystal już jest całkiem innym ciągnikiem. Także cóż, ja biegnę do brata i możemy coś tutaj nagrywać. Oczywiście, jak widzicie, trzeba miło spędzać czas, czyli mamy tu jakieś piweczko, które zarobiłem dziś na usłudze. No i oczywiście słuchamy najlepszej muzyki, smak 80-tych lat, kasa, to jest to, co nie, można odpoczywać. Jak na razie mam urlop, spędzam go na Bali, jak możecie zauważyć, jestem na Bali, takie wakacje, mogłem być na Krecie jeszcze, ale no niestety, tutaj kretowiska nie znalazłem. A więc jak widzicie, praca cały czas wre. Trzeba robić, trzeba pracować, mimo że pogoda nie dopisuje. Ale co jest, to jest, trzeba robić. Nie wiadomo, jak będą kolejne dni wyglądały, czy będzie więcej deszczu, czy po prostu nie będzie się dało wiać w pole, nie wiadomo. Dlatego trzeba coś robić, mimo że nie jest to wszystko znowu idealne. Ale nie będę się tu rozgadywał. Lecimy do brata. Siemka internety, witamy w kolejnym vlogu. Czy nie witamy, czy już zaprzywitałeś się wcześniej? Ja już się przywitałem, także ja teraz ty musisz się przywitać. Siema internety. Witajcie z filmiku z prasowania. No przynajmniej ja prasuję, no nie, a brat nagrywa. Tak wygląda nasza praca. Czy w sumie brata praca? Ja to, tak jak mówiłem, ja spędzam urlop na Bali, także brakuje mi jeszcze innego urlopu na Krecie, ale to na pewno się załatwi. Nic się nie martwcie. I poszła. Poszły konie po betonie. Armagedon. A więc tak, wspominałem, dzisiaj krótko. Krótko, długo. Z wrażeń. 30 minut. Tak, krótko 30 minut z wrażeń na temat ciągnika marki Krystal. Krystal. Ogólnie to jest firma produkująca ciągniki w Sieradzu, z Sieradza. Jest to polska firma. Zaczynała od produkcji części rolniczych, kończąc na ciągnikach rolniczych. Co mogę jeszcze powiedzieć? Co się dowiedziałem mniej więcej o tej marce? Na samym początku marka ta robiła części dla Ursusa, Zetora, bo to jest jeden pieron, i składała ciągniki własne, pod własnym logiem jako Krystal, z swoim tam jakimś designem, swoimi jakimiś tam, że tak powiem, kurde,
Kosak, no powiedz mi coś, no z jakimś no, swoim... po prostu ten ciąg nie miał troszeczkę, na początku ten ciąg miał tylko troszeczkę inny design. Maska, trochę kabina zmieniona i tyle, no w sumie co innego, bo to są te pierwsze pistole, takie były. No, za dużo się nie różniły. Tak. Całkowicie był to dalej Ursus 1634, czy tam 1234, pod postacią tak naprawdę tylko krystala, pod maską, kabiną krystala. I logo, no. Logo. Logo firmy było inne, no. Później już zaczęła bardziej wnikliwie firma pracować nad tym i wykonywała już bardziej swoje, że tak powiem, elementy różnych podzespołów, bardziej już unowocześniać te ciągniki, dodawać różne silniki, takie jak już Deutscha oraz innych tam już marek znanych, nieznanych, nie, różnie, polskich, zagranicznych. Źle powiedziałeś te rzeczy. Po prostu poszerzyła swoją gamę ciągników, zwiększając też no, moc, mocniejsze ciągniki robiła tak dużo. No i mi się zdaje, że są chyba cenne przez rolników, bo na OLX-ie ich nie spotka to sprzedanie. Dokładnie. Ale tak jak właśnie mówiłem, z roku na rok oni po prostu udoskonalali, aż stworzyli własne ciągniki. Teraz to już są ciągniki Crystal Orion, które, jak pisałem do firmy, są na ten moment wysyłane za granicę, eksportowane. W Polsce czy można kupić? Nie wiem. Niektórzy piszą, że firma upadła. Nie wiem, ja pisałem na stronie firmy przez e-maila różnych osób, które tam się zajmują, odpisałem i wszystko ok. To nie wiem, nie rozumiem tego. Może jest inaczej, jak mówię. Mniejsza o to. Mniejsza o to. Zajmiemy się modelem, który ogólnie jest u nas w okolicy, bo przez cały OLX, no cały OLX, czyli cała Polska, gama tych ciągników rolniczych, to jedynie tylko u nas, to małopolskie i śląskie można spotkać i po jakiejś jednej sztuce lub dwie tego... No dwie sztuki, trzy na województwo. No, nie ma tam jednego województwa. Widziałeś jednego województwa te krystale do sprzedania? No tak jak ci mówię, Sek. Jeden jest tu, drugi jest tam, ma małopolskie, nie? No i czy na zachodzie tam nie ma chyba. No nie, ale ja mówię o nas. O nas, nie? Tylko u nas tutaj. No w odrębie 100 km jest ich chyba 3 sztuki. Tak, coś koło tego. I to chyba wszystko, chyba jeden Orion jest 260 koni gdzieś indziej, tam jeszcze dalej w Polsce. Bo wszystko, nie ma. My zajmiemy się modelem już trochę unowocześnionym. To jest ten Crystal 160 powyżej 2000 roku. On ma już nowszą maskę, kabinę. W kabinie ma już podobnie jak w Holandzie, no nie? Tak, ale zanim już tutaj brat będzie o tym opowiadał, co nas skłoniło? No, skłoniło nas to, że to jest typowy ciągnik, to aby dalej polskiej produkcji i na polskich częściach, czyli Ursus Zeto, czyli wszędzie dostępnych, bezproblemowo. No tylko co? 160 koni, unowocześniony, zmodernizowany, wersja ulepszona, 1634 Ursusa. Ciągnik mało spotykany, to nas właśnie skłoniło po to, żeby jechać, obejrzeć go. Cena, no w miarę przystępna, ale co do stanu, no to my byśmy się już trochę pokłócili, ale nie ma co o tym wspominać. Okay. Nie o to w ogóle chodzi. Chodzi o to, że nie mieliśmy u nas tych ciągników, w ogóle tu nikt nie ma. Gdzieś tam w innych rejonach Polski tam piszą do brata, że są te ciągniki, mają i od nowości, czy używane, kupione są. Ale u nas tutaj nie było dealera, nikt nie kupował nowego takiego traktora. Nikt nie kupuje zresztą, nie ma tego dealera, nie było tego dealera przez... W ogóle nigdy, no nie? Jedynie te ciągniki można było spotykać na targach. Tak, na targach, wystawach. Na targach, wystawach, to jest... siedziałem. Tak. Ale nie o to chodzi, po prostu u nas tych ciągników nikt nie kupił, po prostu nie było tego, nie było całego gospodarstwa. Nawet i na polski nowy ciągnik, taki duży, no nie? Tak. 160 koni to jednak to już jest duża moc. Dopiero u nas niedawno ludzie kupują, od niedawna, od kilku lat kupują takie większe traktory, a tak to nie kupowali. Tak, bo gospodarstwa były rozdrobnione, malutkie. Tak, 8-7 hektarów, 6. No. 20 to już było dużo. I tak, no chcieliśmy po prostu z ciekawości, wypadł deszcz, wyżniwa, no to jedziemy, zobaczymy, brat mówi, no nie? 50 tak. km, znowu nie tak daleko od nas. Chociaż obejrzymy, przejedziemy się, zobaczymy, jak to w ogóle wygląda, jak to porównać z naszym zatorem. I w ogóle
pogodą za wszystkim. Tak, a może i też akurat to będzie ten ciągnik, który byłby nam dany? Nie wiadomo. No, przecież cenowo one chodzą tyle samo co 16, no nie? Tak. A komfort w środku. To jest przepaść. I na zewnątrz, jak to wszystko wygląda, między 16 to jest właśnie przepaść, tak? Przepaść jest, no nie rozumiem tego. No ale brawa dla się radza, no nie, że oni zrobili taki ciągnik. Tak, że polska marka dalej coś robiła, tak. Kontynuowała. Szkoda, że nie Ursus, no. Taka jest prawda. Ja tam nie będę tam sprzeczał się z kimś, że o, Ursus tam Crystal czy Farmer, no kurde, Prodonar. Polskie złomy. Polskie złomy. No ale kurczę, jeden ceni ciągnik za to, że ma jest prosty w wykonaniu i dostępność części jest szybka i tania. I taniej w utrzymaniu. Tak, a niektórzy ceni komfort i że serwis mu zrobi, no to jest inna sprawa. Mogą stać. A stać go, bo ma na przykład 500, 300 hektarów pola, czy 100, a u nas takich gospodarek nie ma i nikogo nie będzie stać, żeby na przykład dla sprzedaży serwis wzywać. A ktoś mówi, a wie, bez przerwy, bo oni się nie psują. Psują się, bo serwisy u nas jeżdżą tutaj po okolicy. Zresztą widać po filmikach serwisantów na YouTube, co się dzieje po kilku latach użytkowania używanego ciągnika. Nawet wystarczy, że ciągnik zostanie nowego, ale czy też używanego. Widać to nawet, co się dzieje. Są różne filmiki na ten temat. Różne filmiki nagrywane przez rolników. A i przez serwis, no nie? Przez tak. Te firmy dealerskie. Jeden taki jest właśnie, głównie na całą Polskę, też nagrywają i pokazują, co jest właśnie z tymi zachodnimi. Nie wiem, co trzeba zabudzić pieniędzy za to, a nie każdego jest stać, chyba 50 tysięcy, 40 tysięcy. Tak, i przy tym omawiają, ile kosztuje dana część. Ile wymiana, ile roboczo godzina, wszystko kosztuje. Ile trzeba zapłacić. A powiedzą, że zrobisz silnik w John Deere za 40 tysięcy, to będziesz miał 20 lat spokój. No ale jeszcze są inne rzeczy, nie tylko silnik, bo jest i skrzynia, i ten most, i hamulce. Jak hamulce się spieprzą, to i pójdzie skrzynia, jak nie zauważycie tego. To zależy od wiedzy danego posiadacza. Tak, i też od modelu, bo każdym jest inaczej. Tak. No i w każdej marce jest inaczej. No i powiedzmy sobie tak. To jest w sumie chyba nasz pierwszy wyjazd taki, co normalnie u rolnika zobaczyliśmy ten ciągnik, tak? Normalnie, tak. No nie? No bo tam z kuplem, no to ja jestem taki, spokojnie mam czas na to, mi się tam nie spieszy z tym kuplem. Spieszy, nie spieszy, no kupiłbym coś już, no nie? Ale są na razie, jeszcze mamy troszeczkę podgórkę z tym. Przyjdzie na to czas, ale chociaż chcieliśmy porównać to do naszego Zetora. Jeśli chodzi o Zetora naszego, a porównać Crystala, no to mówię, to jest przepaść. Tak jak przepaść między polskim ciągnikiem a zachodnim, tak samo to jest przepaść między dwoma traktorami, można powiedzieć, bliźniaczymi, tak szczerze mówiąc. Tak. Ja tutaj się wtrącę, bratu. Tak jak mówiłem na samym początku, zanim tutaj, jak już zacząłem nagrywać tam na Bali, to Zetor 12145, a 1634 Ursus, praktycznie podwozie, czyli mosty, to wszystko jest praktycznie to samo, rozbudowana hydraulika, tylko różnie się kabiną, jakimiś tam elementami w środku i maską. No i oczywiście 120, 160, no to konie też się różnią. Konie też się różnią, fajnie też się. To jest na tej samej podze skład, ten sam silnik, tylko ten. Tak. To tak samo możesz porównać 1234, 1224. 12145, 12245 i Crystala 120. Tak. No. Ale jednak. I Crystal 120 będzie całkiem inny. Bije na głowę te wszystkie traktory. Zależy też od rocznika. Tak, ale nie, ta 120 po 2000 roku, tak. Po 2000. Jak jest dokładnie z Ursusem po 2000 roku? Nie wiem, nie chcę się wypowiadać. No są trochę lepsze wtedy, już miały ten, no nie? Te lepsze tak. Kabiny i coś. Ale to dopiero później, a wcześniej nic nie dodawali, a mogli zmodernizować podnośnik. Głównie chodziło o ten podnośnik, o te tylne ramion, na to wszystko, cały ten tylny tuz. Bo to o to głównie chodzi, na przykład mi o to wychodziło w moim Zetorze, bo widzicie, musiałem przerobić odciągi. Nie tylko ja to robię, bo już widziałem, że kilka osób też to zrobiło, że przedłużyło sobie odciągi, osobno mają odciągi, tak. Osobno wieszaki. I teraz powiem wam tak. Nie wiem, kiedy zrobił to Ursus, a powinien to zrobić w latach 80. na przykład. Modernizować się, tak. Zmieniać. A Krysta nie wiem, że to też wprowadził, bo nie wiem, nie będę się tak cwaniakował, że ja tam wszystko
stanu, nic nie wiem. Ani o Ursusa też wiele nie wiem. Ale... ten stan był tak, nie wiem, że były większe to te siłowniki, te tłoki całe, to były dużo większe. Tak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest, że te wieszaki były tak w 17 już. Czyli nie macie tego na tym bolcu, nie macie to. Bolc, to trochę jest stworznia. Nie wiem jak nazwać, jak to było. Jakieś kurde działki czy coś taki. Inny typ w ogóle mocowania wieszaka jest. Tak. No i co jeszcze? Wieszaki grubsze. A jeśli chodzi o te belki dolne, tu za... Tak, były całkiem dłuższe. Dłuższe i dwa razy grubsze były do tego, co my mamy, no nie? I wszystkie ususy i zetory. Wiem, że można teraz kupić takie, ale to jest duży wydatek to już. I co jeszcze mogę powiedzieć? Już nie chodzi o... No w kabinie powiem później. Ale... jeśli się spierdzieli ten podnosi, to tak samo też się może spierdzielić. To ja nie muszę wymontowywać wszystkiego pod siedzeniem, siedzenia, tego wszystkiego, wsiąk tam wykręcać, szyby wyjmować. Po prostu mogliśmy wsadzić głowę pod kabinę, no nie? Tak, gdyż kabina była na poduszkach amortyzowana. I wysoka była. I tak. Wszystko można było wymienić, czy węża od hydrauliki, czy nawet podnośnik, śrub od podnośnika, wszystkie całe, to wszystko pozdejmować. Bez zdejmowania kabiny. To jest na duży plus. Dokładnie. Co jeszcze można powiedzieć do tyłu? Eurohaki już były, także już jest na plus. Długie ramiona, tak jak już tutaj brat mówił. Przede wszystkim, co było? Podnośnik, opuszczanie, podnoszenie było już na błotniku. Także już też fajnie było do zapinania. Elektrycznie. Tak, elektrycznie. Tak, nie uważam do tej pory tego, bo nie ma. Tak, a co do... ogólnie tam jeszcze tyłu. Rozbudowana hydraulika była, bo była na 6 wyjść czy 3 pary. Tak, ale miała też ten. No wszystko było na elektrohydraulika. No nie te, ale to zawory były. Bo tych wszystkich innych tam pierdółek, no nie? Tak. Bałek, wszystko na elektrozaworach było. A teraz już idąc ku bardziej kabiny, ale jeszcze podkreślę, że koła, na których był ten krystal, to były już 38 wysokie, także no. Już tutaj było super. No. Ja teraz dodam coś. Oczywiście akumulatory były z boku, tu gdzie mamy baku w Holandzie. A baku po drugiej stronie, a tak. Z drugiej strony. No kurczę, tam to powinni już, tak samo mówię, ususetor w latach 80. zrobić, 90. bo zachodnie marki już to wprowadzały, bo to jest wygoda, nikt nie będzie chodził z kanistrem. Wychodził po ciągniku, tak. Ciągniku, no kurczę. I za akumulatory gdzieś do skrzynki, w skrzynkach. Tak, tylko tutaj jeszcze wracają faktycznie. Rocznik ciągnika był 2001, a Ursusy, te już jeszcze takie, no takie 1634, no to 90 tam któryś jeszcze. A, no jeszcze to... jeśli mówimy o kwadratowej masce, tej ściętej przez całą długość i kwadratowa kabina, już nie mówimy tu o tej okrągłej, bo tamtej to okrągłej... To też nie było po 2000 roku, ale, no. Ale według mnie Ursus cenowo wtedy, no po 2000 roku to jest... 80-90 tysięcy, 12 razy droższe od Kistala. Tak, właśnie, dlatego tutaj nas cena też... A po drugie, Ursus mówię, wprowadzić to powinien, czy Zetor powinni to wprowadzić już 20 lat wcześniej, przed Kistalem. Tak. Tylko tyle, no, teraz powiedzą, że się podniecamy Kistalem. W sumie nie no, pierwszy raz się inne oczy widziałem, na żywo. Tak. Oprócz targów, ale na targach co tam zwracałem uwagi? Na ciągniki, tak. W 2002 czy 2003 roku, jak byłem pierwszy raz na targach, to ja tam zwracałem uwagę. Ja nawet nie wiedziałem, co to znaczy krystal. Widziałem ciągnik, no fajny, maska okrągła, kabinka super. Tak, ale miało się 60 na podwórku, no to nie miało się co powiedzieć. 60, no ja nie miałem porównania do Ursusa Zetora dużego, bo ja tego nie posiadałem, nie widziałem tego na oczy nawet. Bo u nas nawet 1634 nikt nie miał nowego, ani używanego w okolicy. Tak, no i przechodząc teraz do kabiny. Ciągnik miał cały, po prostu można powiedzieć, taki podłokietnik, cały bok. Z EHR-em. Z takimi przyciskami jak to i z EHR-em. Tak, z załączonymi. Tylko taki był wysoki. Tak, na przycisk, tak, możecie załamać jak to na przyciski. Tutaj. Miał załączany wałek, napęd, blokadę. Wzmacniacz. Blokadę napędu. Blokadę napędu, światła, halogeny przód, tył. To się tam znajdowało. A co jeszcze? Pulpit był całkiem zmieniony. Już był bardziej właśnie okrągły, tak jak u nas w Holandzie.
ale tak samo obity plastikiem, to już było tak samo wszystko... Kupię ten od Ursusa, bo pisało Ursus. Tak, ale od Ursusa, ale tylko tego nowszego. Tego nowego, 19 chyba. Tak. No i co? Kabina fajna, wyciszona, wygłuszona, ciągnik posiadał klimatyzację, ale nie nabitą. Trzeba byłoby tam poszperać. Radio, głośniki, wszystko było, nawiewy. I co jeszcze? No to, że ten, przejść potem do silnika. Co jeszcze? Teraz silnik, no faktycznie, jednostka Ursusa, 160 koni. Ursusa czy Zeratora? Czego ona tam była? No to, ale chyba mi się zdaje, że to był inny całkiem silnik. Turbina była na środku i chyba głowica była inna. Albo się mylę, albo była inna głowica. Ale warkot nie miał 16. O, tak. Przepraszam. Ale skrzynia była Ursusa trzybiegowa. Trzybiegówka, tam się raczej były trzybiegówki. No. Do tej pory, które tam pista na Gorionach, nawet trzybiegówki są podstawowe. No. Masakra. Tak jest. Tam podstawa trzybiegi. A więc cóż, no ja jak zasiadłem za stery tego ciągnika, faktycznie czułem moc, bo silnik dzwon. No. Ale no skrzynia mnie trochę zasmuciła, bo już po wbiciu trzeciego biegu i dodaniu gazu na full, jak już turbina świszczy, szukało się czwórki, bo to było wciąż za wolno. Tak, ale poza tym no miły ciągnik jeździ, tak i ona dzisiaj siedziała. Nawet można powiedzieć, że lepiej, bo ten EHR, te przyciski, te blokady, to znacznie ten komfort lepszy, bo siedzenie było już też jak w New Hollandzie, już to wygodniejsze. Także naprawdę ciągnik fajny na plus. Co do maski, bo tutaj jeszcze możemy też coś powiedzieć. Otwierane całe boki, także dostęp był zdejmowany. Dostęp był bardzo fajny. Do filtra powietrza, boczek zdjąłeś i wkład filtra wyjmujesz. To po prostu unowocześnili, fajnie. Nie wiem, kto był pierwszy, czy to był Krista unowocześnił, czy to Ursus wypadł pierwszy z tymi nowszymi modelami, ale nieistotne to jest. Ważne, że 160 koniach naprawdę polskiej marki w tym 2001 roku można było poczuć taki komfort, taką wygodę. No. Bo na przykład szukając, tak samo można powiedzieć, szukacie sobie Ursusa 19:34 czy 17:34. 17 jeszcze, bo te ceny tam do 60. Ale to jest tak, że masz okrągłą maskę, ale kabinę masz tą starą. Bo takiej to nie, całość żeby była. Tak, no to trzeba dać 80. 80, a za 19 100 albo więcej. Dlatego tutaj ten krystal jak najbardziej. Nie mówię, że może... A, jeszcze zwolnice były całkiem inne. Widziałem, że to wszystko nie było tak jak w Zetorze. No. Całkiem tutaj inaczej wyglądało. No ale... Ja, mi się marzyła, wiecznie mi się marzy 19, 17, 34, no ale z tych powyżej 2000 roku, no ale właśnie mówię, to są koszty diametralne, za to można kupić John Deere czy Krasa, no nie? Dokładnie. W takim samym stanie jak ten Ursusa, albo lepszy, bo Ursusa to wszyscy krekotają jak ile wejdzie. Tak, także no, czy to jest biznes na lata kupować Ursusa za taką cenę? Za 100 nie. Nie, w porównaniu, że mamy marki w tej cenie z lat, kurczę, starszych, bo 90, ale były lepiej rozwinięte niż Ursus z lat 2000. Ursus poprzestał na tym, że wszystko jest na wajchach albo rewersie mechanicznym teraz, no nie? A Krystal jednak i tak poszedł do przodu, bo zrobił więcej półbiegów, później w Orionie zrobił rewers elektrohydrauliczny i jest potem, to już w tych nowszych wersjach już jest dużo lepszy komfort niż w Ursusie, więc dziwię się, że rolnicy jeszcze go kupowali, tego Ursusa, zamiast przejść na Krystala, no i na zachodnie oczywiście. Nie neguję tego tamtego. Tak, my tutaj tylko krótko opowieść z wyjazdu, z wrażeń na temat ciągnika. Faktycznie, ktoś teraz napisze, zobaczcie sobie Case'a, MX'a, Case'a 5130, 40. Zobaczcie sobie Renówkę z silnikiem MWM, 145, 155. Zobaczcie sobie John Deere'a. A jeszcze, Rzesiu, przerwać. No. A gdzie to mamy zobaczyć? Faktycznie. Trzeba ruszyć 500 km w jedną stronę albo 400 w Małopolsce. Tak, a na tą chwilę nie da rady tego jest zrobić, kiedy trwają żniwa. No to jest jedno, ale w Małopolsce do 100 km na Eliksie to jest lipa. To nie ma nic, faktycznie. Nie ma co teraz narzekać. No, nie ma co narzekać, bo teraz mamy samochody, drogi dobre, możemy dojechać wszędzie,
kilka godzin, faktycznie. Ale no w trakcie żniw, w trakcie tego, że są prace polowe, nie mamy zamiaru się gdzieś wybierać, zwłaszcza... Chyba, że deszcz, tak, ostatnio. Skusił nas deszcz, dlatego pojechaliśmy. Wracając do tych marek. Faktycznie, może i macie też rację, ale jest też ta obawa, że jeżeli zakupimy ciągnik zagraniczny, Renówka to jeszcze obleci, bo te części jest jeszcze typowo faktycznie mechaniczna i te części nie są drogie. Jeszcze na tą Renówkę, tę starą Renówkę jeszcze moglibyśmy się skusić. Ale co do pozostałych marek, no niestety, tam już nasz mechanik nie podziała, my też już za wiele nie podziałamy, tylko serwis, a jeżeli kupimy ciągnik i on za miesiąc się rozkraczy do orki, do siewnika, no to niestety nie mamy już czego wyłożyć, żeby go naprawić, a wtedy nie będziemy całować Zetora, który chodzi jak sam chce, żeby robił za ten ciągnik, który my kupili, o ile jeszcze Zetor będzie wtedy. No właśnie, czego nie sprawdzę. No. Ciężko jest sprawdzić, czy skrzynia jest dobra, czy nie. Tak. W polskim no to ciut obleci, no to się rozleci, no to, to się by naprawiło też, no nie? A w zachodnim nie naprawisz, no kurczę, musisz przygotować jeszcze 30 tysięcy i do serwisu zaprowadzić na miesiąc, tak? No. Jeszcze jest sytuacja taka, tego typu, że... co to miałem mówić? Związana z tymi ciągnikami się sobie pomyśl, a ja coś już dodam. No bo ktoś na przykład nas teraz zapyta, skoro tak zachwalamy, skoro tak fajnie opisujemy ten ciągnik Krystal, to czemu go nie kupiliśmy? Czemu się nie dogadaliśmy, go nie wzięliśmy? Czemu nie stoi u nas na podwórku? Miał kilka swoich mankamentów. Pierwsze co, no to opony. Wszystkie momentalnie były do wymiany. Wszystkie cztery. Także buciki miał do wymiany. Kosz buta jednego na tył. To nie chcę mówić, ale wymiana czterech butów, zwłaszcza o rozmiarze 38, szukając też szerokich opon, a nie wąskich kapciów, no to jest koszt zarąbisty. 5 tysięcy. Tak, niektóre tam elementy trzeba było poprawić, niektóre elementy trzeba było zrobić. Ale też nie wiadomo też jak ze stanem w środku faktycznie. Przejechaliśmy się, to fajnie. Odpalił. Przejechaliśmy się, super chodził silnik. Skrzynia synchronizowana, czego nie dodaliśmy. Przebiegowa fajnie chodziła. Sprzęgło, moim zdaniem, coś było nie tak, zbyt delikatne. Niemożliwe, żeby tak ciągnik szarpał. Reszta, no, nie będę się tu już wypowiadał, bo może ktoś jeszcze zauważył więcej. My na tą chwilę tyle. Może jeszcze coś było. Ale no cóż. Jak tak godos, to lepiej kup nowy. Jak tak godos, to lepiej kup nowy. Faktycznie, no. Nie o to chodzi. O to chodzi tak, że ja bym miał takie opony, ja w naszym nieuchalaniu, takie z przodu 50%, z tyłu też gdzieś 40-50 i nie popękane. To był ładny. No, a tam nie to chodziło też, że nie było bieżnika, bo to jest jedno, ale one były tak spękane, że ino czekać, aż któraś strzeli przy ciężarze agregatu, tak, czy puga obrotowego. To na hakach. No. Może pierdzielność. Wymiana opon 15 tysięcy, 4 na starcie. Ale to właśnie jest tak, że ciężko jest i każdy szuka, no nikt nie kupi ciągnika, chyba że jest za tanie pieniądze. Każdy szuka ciągnika, żeby kupić albo z dobrymi oponami, albo żeby reszta była dobra, a tylko opony wymienić, to z tyłu by się czasem jakieś używki trafiło, a do przodu nowe i też by było, no nie? Ale tutaj nie dałoby się jednak tym traktorem od razu w polu robić, no niestety, no nie dałoby się. Tak, no więc cóż, no... To nie jest tak, że kupiłem tego New Hollanda i on miał oponki, kurde, prawie nowe, no bo był 2 lata i no był w gospodarstwie od nowości, no był trochę z tego tany, no to, ktoś tam nie stał ten ciągnik i no zapierdzielał, skoro miał 1700 nabite. Tak, tylko że jeszcze tu możemy podkreślić, że mieliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, pewny ciągnik, bo on miał tylko trochę motogodzin nabite od nowości. Od nowości oryginalnie, no bo... Tak, także tutaj się nie baliśmy tego wyboru, że o, New Holland, marka, tak samo trzeba zapłacić za remont silnika, skrzyni, ojeju, to tamto. Tu już nie było tej obawy, bo ten ciągnik wiedzieliśmy, że u nas na gospodarstwie jeszcze pochodzi. Tak jest. No. Zawsze możemy się go pozbyć. Proste. Tak, jak każdy się pozbywa. Właśnie dużo osób pisze,
czy pod naszymi filmikami, czy nie pod naszymi, jak ktoś szuka traktora, że jednak to jest tak, że przeważnie nikt nie sprzedaje dobrego traktora, a jak sprzedaje ktoś dobry traktor, no to już naprawdę, bo musi, albo kupił sobie lepszy, większy. Tak, i się akurat tak trafiło komuś, że ktoś kupujący faktycznie kupił ciągnik od kogoś, kto tylko wymienia ciągnik ze względu na to, że kupił już inny, a ten ciągnik jest pewny. Tak. Mało kiedy to się zdarza, a tak to przeważnie mankamento, albo są opony, albo opony i szwankująca hydraulika, albo skrzynia. Każdy, czy to polski, czy zachodni, to każdy sprzedaje, bo tak. Bo po prostu sprzedaje, nie chce dokładać. No i taka jest prawda, bo nie chce kupić coś albo nowego, jak ostać, to kupi nowe i pierdzie. Tak. A więc cóż, będziemy się żegnać, bracie. Mnie już gardło boli od tego. Od gadania? Od tłumaczenia. No trzeba to, że mu tłumaczyć. No, nikt też tak nie nagrywa filmików, żeby jak jedzie gdzieś za czymś, żeby poopowiadać coś, bo każdy też się boi potem komentarzy, o, podniecają się tym, bo pojechali gdzieś. Tak, albo też kontrowersyjnych komentarzy handlarzy, czy też po prostu ludzi, którzy to oglądają. Jezus. No bo nie jeździłeś John Deere'em i nie wiesz, jak jest. Ja powiem, że jeździłem. Tak. Jeździłem John Deere'em, fajnie się jeździ. Jeździliśmy New Hollandem dużym. Brad jeździł też Case'em. Grasem jeździłem. Fendem też się tam przejechał. Grasem jeździliśmy. Fendem? Fendzie siedziałem też. Nie jechałem dokładnie za kierowcą, ale siedziałem kilka razy. Jeździłem Massey Fergusonem nowym. Taki no nowy, nie nowy, ale... Fajne wrażenia były. No i co z tego, no? Ale budżet ogranicza i muszę myśleć też na przyszłość, żeby to w miarę tanie było zrobić, bo wiadomo, o co chodzi. Zawsze chodzi o pieniądze. Także trzymajcie się, cześć, do następnego vloga.